No i wszystkim. Kolejny Lexus NX350H, tym razem zupełnie inna opowieść. Opowieść ze strony klienta, bo dokładnie takie zdjęcia, jakie widzicie w tle, otrzymuje klient po zakończonym projekcie i na tym będziemy bazować całe to wideo. Tutaj jako przerywnik wstawię krótką formę wideo, gdzie opowiadałem po zakończonym aucie, a później przejdziemy do zdjęć. Krok po kroku będziemy omawiać cały projekt. Lexus NX 350H w takim oto czerwonym kolorze, taki nam się jeszcze nigdy nie trafił. Jako flagowy nasz produkt firmy Top Auto opuszcza nasz warsztat. Auto zostało wyczyszczone, umyte i przygotowane na oddanie. Zamontowaliśmy tutaj bezkompromisowy system audio, składający się kolejno z komponentów, będę je wymieniał i w postprodukcji postaram się dodać zdjęcia z montażu tych wszystkich elementów, które użyliśmy do tej realizacji, a użyliśmy następująco. Tylko postaram się tutaj wejść. Trójdrożny system aktywny DLS Skandynawia, zamontowany na słupku. Na desce mamy również trójdrożne, czy trójdrożne średniotonowy głośnik z tego samego systemu DLS Skandynawia 3, czyli trójdrożnego aktywnego systemu. Głośnik z tego systemu również powędrował w drzwi. Także mamy tutaj 6 głośników systemu DLS Skandynawia. Jako bezpieczeństwo zamontowaliśmy najlepszą kamerę, rejestrator tak naprawdę drogi, którym jest Tinkware U3000. Kolejny dodatek, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to Janosik w najnowszej wersji. Jest to Janosik GTM. Jeżeli chodzi o zasilanie całego tego systemu, to posłużył nam do tego wzmacniacz z procesorem dźwięku Match Up 10, zamontowany w tunelu środkowym z dedykowaną wiązką. Oczywiście wszystko w standardzie fabrycznym plug and play. I teraz najciekawsza rzecz w tym całym samochodzie, w całym tym systemie. Jest to dodatkowy wzmacniacz mono, sterowany oczywiście z procesora dźwięków, który wyposażony jest Match Up 10, bo ma jedno dodatkowe wyjście procesorowane. Także ten oto wzmacniacz, którym jest DLS CCI500, czyli 500W monoblok w jednym ohmie. Zasila ten oto referencyjny subwoofer, również ze stajni DLS-a, a on współgra z fabrycznym subwooferem, który zamontowany jest w pasie tylnym w tym samochodzie. Także mamy tutaj tandem dwóch subwooferów, wszystko to zostało zgrane w fazie i w czasie. No i taki oto wystrojony samochód będziemy oddawali panu Wiesławowi, który już do nas jedzie. Jako ciekawostkę dodam, że to auto zostało w całości zrealizowane, znaczy w zasadzie nie w całości, a w połowie w opcji door to door, ponieważ osobiście odbieraliśmy ten samochód, a po odbiór już pan Wiesław się w własnym zakresie pofatyguje, ponieważ taką drogę sobie wybrał, chciał odwiedzić nasz piękny Wrocław. Także ostatnia rzecz, jaka nam została poskładana, to ten bagażnik. Wrzucę za sekundę wstawkę, jak to wszystko po poskładaniu wygląda. Auto oczywiście też zostało wyciszone w opcji premium, nadkola z matą 3M, boczki również, jak już mówiłem, postaram się powrzucać zdjęcia i kolejny samochód jedzie do swojego szczęśliwego właściciela, a kolejne Lexusy, jak na przykład ten RX i obok Toyota Yaris, czekają już na swoją kolej do realizacji. Także na tyle się żegnam, zaraz krótka przebitka na poskładany bagażnik i do kolejnego Lexusa albo innej Toyoty. Dzięki, do usłyszenia, cześć! I tak jak mówiłem, w zupełnie innym formacie będziemy teraz opowiadać krok po kroku, co udało nam się tutaj zainstalować. Na przebitkach widzicie najlepszy wideorejestrator, jaki jest obecnie dostępny na rynku. Jest to Tinkware U3000, czyli najlepsza maszyna, jeżeli chodzi o wideorejestrator. Dwa radary, radar przedni oraz radar tylny, potrafi realnie oszczędzić prąd, jeżeli chodzi o zużycie. Jest to super urządzenie, posiada oczywiście opcję cloud, czyli można na żywo mieć powiadomienia na telefonie, co się dzieje z samochodem, pełnego GPS-a, czyli lokalizację, śledzić, a no, poprawia to niesamowicie bezpieczeństwo podróży. Przejdźmy teraz dalej do tylnej kamery, jak już mówiłem, przednia i tylna posiada radar. Możecie przy okazji zobaczyć, jak dobrze zostały zamontowane te kamery na przedzie i na tyle samochodu. I płynnie przechodzimy do systemu audio, rozpoczynając od najciekawszego, czyli subwoofera referencyjnego DLS 10 cali i obok, jak widać, monoblok 500W RMS do zasilania tego oto głośnika. Teraz rzut oka na sam wzmacniacz, jest to DLS CCI500,
czyli 500-watowy monoblok od Delesa. Tutaj mamy 10-kanałowy wzmacniacz UpTen od Matcha, który posłużył za zasilanie całego systemu aktywnie, a składa się on z tweeterów zamontowanych w słupku. Widzimy je tutaj na przebitkach. Jest to Deles Scandinavia. Głośnik wysokotonowy, zamontowany w słupku, skręcony śrubkami. Wygląda naprawdę estetycznie, tak życzył sobie właściciel, tak wykonaliśmy. Płynnie przejdziemy do głośnika średniotonowego, który również przez wydrukowany adapter został zainstalowany w desce. To głośnik średniotonowy Helix. I następnie kolejny głośnik średniotonowy z systemu Deles Scandinavia. Tu mamy poprowadzone przewody. Wszystko w standardzie fabrycznym, do oryginalnych wiązek. Wszystko uczepione, nie ma opcji, żeby cokolwiek tutaj latało. No i tutaj woofery systemu Deles Scandinavia zamontowane w drzwiach. Są tak naprawdę subwoofery, nie woofery, bo one super nisko schodzą. Mają rezonansową poniżej 40 Hz, czyli zachowują się jak typowe subwoofery. Także to są naprawdę potrafiące przyłożyć bardzo mocno głośniki dedykowane, pierścienie do drzwi. I sam montaż widzieliście przed chwilą. Tutaj przeszliśmy płynnie do wyciszenia bagażnika. Wyciszony on został matami, na to różnej grubości pianki. Widzicie każdy etap prac. Tak jak już mówiłem, dokładnie taki sam materiał dostaje klient po odebraniu samochodu. Tutaj co prawda kolejność jest odwrotna, bo to jest dopiero tak jak to zastaliśmy w samochodzie, a na początku było jak już było zrobione, no ale wybaczcie, tak się jakoś to poskładało. Tu mamy znowu kolejny element już wyklejony gąbkami, bo oczywiście pod gąbkami są jeszcze maty butylowe, żeby usztywnić każdy element i na to dopiero są różne grubości gąbki, żeby maksymalnie wypełnić przestrzeń i nie tworzyć pustych otwartych przestrzeni, żeby się nie generowały rezonanse. Fabryczne wyciszenie na foteczkach. Tutaj mamy już wyklejony częściowo bagażnik wielowarstwową matą CTK. Na to jeszcze dodatkowo filtr 12 mm. Kleimy to najgrubiej jak się da, żeby było najefektywniej, ponieważ bagażnik w tym samochodzie jest naprawdę strasznie głośny i generuje bardzo duży hałas. Więc staraliśmy się go nie potraktować po macoszemu, tylko zrobić go naprawdę na wysokim poziomie, tak jak cały ten projekt. Tu mamy idealnie wyciszony fabryczny subwoofer, zobaczcie jak dużo trudu zostało w to włożone. No tutaj jedna z pierwszych warstw, jeżeli chodzi o wytłumienie bagażnika. I przechodząc płynnie dalej, druga strona. Tu cały bagażnik, wielowarstwową matą CTK, mamy tu łącznie trzy warstwy, mata butelowa, aluminium i kauczuk. Tutaj mamy bagażnik po rozebraniu, czyli sami widzicie, goła blacha. Tak wygląda bagażnik w Lexusie NX rozebrany, czyli gołe blachy i kawałek natryskowego, natryskowej maty, te takie ciemniejsze plamki. I tak to wyglądało w oryginale, zawsze robimy zdjęcie bagażnika, jak przyjeżdża auto, żeby wiedzieć, jak to wszystko było skomponowane, żeby w takim samym stanie oddać klientowi samochód. Tu mamy zdjęcia klapy przed i po wyciszeniu. Również w każdy możliwy element została włożona mata butelowa i do tego wypełnione puste przestrzenie specjalnymi gąbkami lub też innymi miękkimi materiałami pochłaniającymi hałas. Ponieważ sama mata butelowa służy tylko do usztywnienia i tłumi ona najniższe częstotliwości, a wszystko inne likwidują gąbki, maty kauczukowe, tudzież filce. Tu mamy słupki z bagażnika, a czy w sumie to z klapy. Tu już wyklejone. I tak będziemy przechodzić krok po kroku przez wszystkie elementy tego samochodu. Mam nadzieję, że Was nie zanudzę. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to stańcie, zobaczcie, tutaj doskonale widać jakość naszej pracy. Każdy najmniejszy element przed wyklejem gąbkami został wyklejony matą butylową. Idealnie wywałkowany, co było widać na wcześniejszych zdjęciach. Tu mamy co prawda odwrotną kolejność, jak już mówiłem, tak wyglądała fabryka. Ale to nic. Tutaj mamy osłonę silnika, też również użyliśmy najgrubszej możliwej gąbki. Tutaj tak fabrycznie wyglądała. Tamta gąbka, która była użyta, była oczywiście z folią aluminiową, odporną na temperaturę. Tutaj mamy podszywie zrobione i tą część metalową i te części plastikowe. Nigdzie tutaj nie było oszczędzane. Wszystko zrobione było najlepiej, jak się tylko dało, ponieważ zależy nam na najlepszej jakości, świadczenie usługi dla Was i żeby efekt był co najmniej satysfakcjonujący. Tu jak już widać, wyklejone podszybie.
Wszystko idealnie docięte, wywałkowane. Teraz będzie poskładane. Tak wyglądało pod szybie po rozebraniu, czyli goła blacha standardowo. Nic tutaj tak naprawdę nie ma, poza kawałkiem gąbeczki w jednym miejscu. Tu mamy gołą blachę, tutaj wyciszenie maski, już na gotowo, czyli folia, znaczy folia, gąbka z folią aluminiową. Wcześniej we wszystkie otwory technologiczne wprasowana została mata butylowa, najlepiej jak się dało wałkowana i na koniec, jak już pokazywałem wcześniej, gąbeczka z folią alu. Tutaj mamy gotowe drzwi, są to drzwi przednie prawe. Tu wnętrze drzwi przednich prawych, czyli znowu mata butylowa, idealnie wywałkowana, podocinana i drzwi poskładane. Efekt finalny widzieliście na początku, czyli w odwrotnej kolejności. Wybaczcie za tą pomieszaną kolejność, ale to myślę, że żadna strata. Doskonale widać progres w tych pracach i jak dobrze one zostały wykonane. Tak wyglądają gołe drzwi, czy gołe rozebrane drzwi w Lexusie NX, przednie prawe, a tu przednie lewe już wyklejone. Wnętrze drzwi, znowu doskonale wypracowana mata butelowa. Jak już mówiłem na wstępie, to są dokładnie takie same fotki, jakie jako wy, właściciele, klienci dostajecie u nas po każdej realizacji, żeby zobaczyć, co zostało w aucie wykonane i w jakim standardzie, żeby nie było żadnych wątpliwości, żeby wiedzieliście, jaki standard usługi został wykonany i w jakim zakresie oczywiście. Żeby nie było żadnych wątpliwości, że umawialiśmy się na coś, a otrzymaliście zupełnie coś innego. Tu widać, jak dobrze Lexus zadbał o wyciszenie, czyli to oczywiście ironicznie, bo nie zadbał w ogóle, gołe blachy, jak widać wszędzie, a tu nasza praca, gotowy boczek, wyklejony, jak widać tutaj są co najmniej cztery różne typy materiałów, a na samo uspokojenie boczka, czyli te wysokie częstotliwości, znaczy niskie częstotliwości, mata butylowa, wywałkowana, tu fabrycznie widzicie ten czarny elemencik, to jest całe wyciszenie tego boczka. Tutaj drugi boczek, dokładnie w takim samym standardzie, także nie ma lepszych i gorszych, wszystko jest tak samo dobrze. Także o, ten czarny element na środku, to było fabryczne wyciszenie. To są tylne drzwi, tylne lewe, już wyciszone w całości, wielowarstwowo. I tu po kolei, krok po kroku będziemy pokazywali, jak przybywało tych materiałów. Całe wnętrze masa butylowa, mata butylowa, a nie masa, ale to na jedno wychodzi. To jest mata z folią aluminiową na wierzchu. Wywałkowana, powycinana, perfekcyjnie. Tak jak trzeba. A tutaj fabryczne drzwi, jak widać tylko u góry małuteńki kwadracik. O, to jest całe wyciszenie fabryczne Lexusa, a to jak my zrobiliśmy, widzieliście przed chwilą. I kolejne drzwi, tylne prawe. A tak wyglądały rozebrane drzwi, tylne lewe. Te dwa kwadraciki czarne to całe wyciszenie tego auta, a to nasza praca wewnątrz. Możecie sobie śmiało porównać, jak było, a jak jest. Tutaj wnętrze drzwi za głośnikiem. Tu znowu rozebrane drzwi do gołego i przygotowane do pracy. Kolejne etapy pracy. Goła blacha za głośnikiem. Tutaj wszędzie widać, że jedyny element wyciszający, tu mówiąc drgania, to jest kawałek maty butylowej na drzwiach koło klamki. Tutaj widzimy już gotowy element wyciszony wielowarstwowo. Jak już mówiłem, to są dokładnie tylne prawe drzwi. Tylny prawy boczek. Kolejne zdjęcie. Tylny lewy boczek wyklejony. Znowu w takim samym standardzie, czyli najpierw mata butylowa, na to różnej grubości gąbki. Żeby maksymalnie wypełnić przestrzeń pomiędzy blachą. Tutaj nadkola. Oczywiście doczyszczone i wyklejone wielowarstwowo matami CTK. Z przodu stosujemy jeszcze dodatkowe nasze patenty, ale o nich może nie do końca będę chciał rozmawiać, przynajmniej nie na tym wideo. Generalnie efekt jest z wysokiej półki. To jest tylne nadkole. Kolejne. Sami widzicie, nie ma tutaj w zasadzie nic. Kawałek natryskowej maty fabrycznie, masy fabrycznie. A tu już nasza praca wykonana.
Czyli zobaczcie znowu na precyzję działania, doskonale podocinane, powyklejane, wywałkowane maty. Nie ma mowy o jakichkolwiek kompromisach, to samo z przodu. I zaraz przejdziemy płynnie do samych nadkoli. Tak, to kolejne nadkole, przednie prawe w tym przypadku. Tak wyglądało po rozebraniu, czyli znowu kawałek natryskowej maty od Lexusa i to wszystko. My to doczyściliśmy, wymyliśmy, odtłuściliśmy i dostosowaliśmy do tego najlepszą metodę wyciszenia, jaka jest dostępna, czyli wielowarstwowe maty, a na same nadkola mata wpłynie i na matę wpłynie topowy materiał od, od 3M TinEzulate. Możecie sobie sprawdzić właściwości tego produktu, jakim jest 3M TinEzulate. To jest najlepszy materiał, jeżeli chodzi o właściwości akustyczne oraz termiczne do branży automotive. Myślę, że jako jedna z nielicznych firm, a może jedyna w kraju, dysponujemy taki materiał, takim materiałem i używamy go na co dzień do poprawy wyciszenia i komfortu podróży w waszych samochodach. Także jeżeli chcecie zrobić to dobrze, to śmiało, zapraszam do nas, Top Auto. Także kończymy powoli. Tu pokazane jest, jak wyglądały nadkola fabryczne. To były takie malutkie kwadraciki bardzo podobnego materiału, jakim jest 3M TinEzulate, tylko dużo, dużo cieńsze i w dużo mniejszym zakresie. My to zrobiliśmy dwojako. Najpierw nałożyliśmy masę butylową, a na nią najgrubszy TinEzulate, jaki jest, na calutką powierzchnię nadkola. A do wewnątrz, tak jak widzieliście, wielowarstwowy materiał PTK. Także zrobiliśmy to na maksa dobrze. No i co? No i na tyle. Dzięki za taką formę wideo. Dajcie znać, czy Wam się taka forma podoba. Jeżeli tak, to będziemy nagrywać więcej, bo nie ukrywam, że na dziś dzień naprawdę mamy mało czasu na nagrywanie po prostu takich kompleksowych projektów, bo mamy na tą chwilę już 4 warsztaty. Warszawa, Wrocław, Kraków oraz Szczecin. I trzeba nadążać z pracą i po prostu już po ludzku nie ma czasu na nagrywanie krok po kroku etapów prac. Także dajcie znać w komentarzach, co o tym w ogóle sądzicie, jakie formy wideo będą dla Was najciekawsze, jak chcecie, żebyśmy pokazywali Wasze projekty i czy w ogóle chcecie. Czekam w sekcji komentarzy. Na tyle. Dzięki, do usłyszenia i cześć.